Dobry wieczór, szanowni państwo. Mam ogromną przyjemność powitać wszystkich państwa na tej uroczystości zamknięcia 5. edycji Europejskiego Forum Nowych Idei. Witam bardzo serdecznie wszystkich gości, panelistów tegorocznego forum. Szczególnie serdecznie witam przewodniczącego Rady Europejskiej, pana Donalda Tuska. Witam serdecznie wicepremiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej i ministra gospodarki, pana Janusza Piechocińskiego. Szanowni państwo, przed nami część oficjalna. Ja króciutko tylko powiem, jak ją zaplanowaliśmy. Przede wszystkim zaplanowaliśmy, że będzie miło i przyjemnie. Serdecznie i przyjacielsko, ale oczywiście będzie także bardzo merytorycznie, dlatego wysłuchamy krótkich wystąpień organizatorów i współorganizatorów tegorocznego forum. Przekazana zostanie także tradycyjnie, jak zawsze na zakończenie EFNI, deklaracja Sopocka. W tym wypadku będziemy mieli zaszczyt przekazać ją na ręce nie przedstawiciela Unii Europejskiej, ale samego pana przewodniczącego. Będą także prezentacje, króciutkie podsumowania partnerów strategicznych, którzy powiedzą nam o sesjach plenarnych, przy których byli liderami i partnerami, oraz wystąpienie naszego gościa specjalnego, pana przewodniczącego Donalda Tuska, a następnie przedstawienie i prezentacja keynote speakera dzisiejszego wieczoru, dzisiejszej uroczystości, pana Jeffreya Sachsa. Króciutko, ogólnie o planach tego wieczoru, ale jak mówię, przede wszystkim mamy nadzieję, że przebiegnie on w bardzo miłej, przyjacielskiej i serdecznej atmosferze. Oczywiście na początek z największą przyjemnością chciałabym zaprosić na scenę i powitać prezydent Konfederacji Lewiatan oraz wiceprezydent Business Europe, pani Henryka Bochniarz. Witamy bardzo serdecznie, pani prezydent. Mimo trzech dni gorących obrad i ciężkiej pracy, wielkie brawa za rewelacyjną prezentację, nawet bez słów. Bardzo dziękuję. Mamy absolutną gwarancję, że będzie miło, przyjemnie, merytorycznie, bo jak Grażyna Torbicka prowadzi jakąkolwiek imprezę, to tak zawsze jest. I dlatego cieszymy się, że jest z nami. I tutaj chciałam też przy okazji, ponieważ wiem, że Dorota Warakomska jakiś ma problem ze swoim psem, musi wcześniej wyjechać, więc od razu chciałam jej podziękować za te dwa dni gospodarzenia cudnego. Dziękuję, Dorotko. Zostaliście państwo wszyscy już przywitani. Ja jeszcze raz od siebie szczególnie serdecznie witam stałych bywalców, a to już piąta rocznica, ale też bardzo, bardzo serdecznie nowych i mam nadzieję, że staną się stałymi bywalcami, bo wydaje mi się, że zrobimy pewnie jakieś takie głosowanie na koniec, ale wydaje mi się, że to z tych wszystkich dotychczasowych forum było absolutnie najciekawsze i muszę powiedzieć, że byłam pełna podziwu dla siebie, ale też i dla wszystkich innych, którzy mimo tej cudnej pogody od rana do nocy uczestniczyli i to bardzo aktywnie we wszystkich sesjach. Także bardzo wam dziękuję za to, że przyjechaliście i bardzo wam dziękuję za to, że stworzyliście to 5. Europejskie Forum Nowych Idei. Dzięki. Zacznę od cytatu z Jacka Kuronia, który powiedział kiedyś, że dla niego Zjednoczona Europa to maleńki przystanek na drodze do Zjednoczonego Świata. A dziś wydaje się, że ta całkiem niedawno Zjednoczona Europa ulega niestety narodowym partykularyzmom. Idea ją spajająca jest podkopywana przez radykałów,
Stagnacja gospodarcza podtrzymuje marazm i osłabia wiarę w projekt europejski. Kryzys związany z napływem fali uchodźców pokazuje, jak dziurawa jest unijna solidarność. Takie są pierwsze konkluzje po 3 dniach naszych debat. Dlatego naszym zdaniem najwyższy czas wrócić do korzeni. Musimy dzisiaj sięgnąć do koncepcji ojców założycieli współczesnej Europy. W deklaracji Schumana, która w latach 50. ubiegłego stulecia dała podstawy wspólnocie europejskiej, znalazły się prorocze słowa. Europa nie powstanie od razu ani w całości. Będzie powstawała przez konkretne realizacje, tworząc najpierw rzeczywistą solidarność. Niestety dziś tej solidarności bardzo brakuje. Być może doszliśmy do rozdroża. Idea integracji jest ciągle aktualna. Potrzeba nam jednak nowych drogowskazów na nowe czasy. Rozwiązaniem jest więcej Europy i więcej przywództwa w Europie. Potrzeba nam liderów, nie tylko menedżerów, bowiem zarządzanie jest robieniem rzeczy właściwie. Przywództwo zaś to robienie właściwych rzeczy. Właściwą rzeczą do zrobienia w Europie jest dalsze pogłębienie integracji i przywrócenie znaczenia idei europejskiej solidarności. By tak się stało, konieczne jest wprowadzenie zmian w działaniach Unii jako takiej i zmiana mentalności nas samych. Funkcjonujemy bowiem w świecie, w którym jedyną stałą jest zmiana. Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama powiedział kiedyś, że zmiana nie nadejdzie, jeśli czekamy na kogoś lub coś, co jej dokona. My sami jesteśmy tymi, na których czekamy. My sami jesteśmy źródłem tej zmiany, której poszukujemy. A zatem od naszej indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności oraz gotowości do stosowania się do zmian zależy to, czy Europa stanie się znowu dynamicznym, rozwijającym się, otwartym na różnorodność miejscem pokoju i dobrobytu, o czym marzyli ojcowie założyciele. Myślę, że o tym wszystkim rozmawialiśmy przez te 3 dni wydaje mi się, że to zderzenie też tych naszych światów, starej Europy, ona ciągle jednak jest, i nowej Europy, jest czymś, co staje się taką podstawą funkcjonowania forum, że to jest ta wymiana myśli, opinii, pytania o rzeczy, które gdzie indziej może nie warto zapytać. I bardzo się cieszę, że forum staje się właśnie tym, o czym my, jako fundatorzy tej idei, myśleliśmy od samego początku, i że to nie była sztuczna idea, tylko bardzo prawdziwa. Na koniec chciałabym podzielić się, ponieważ to jest 5. forum, więc niby to nie jest wielka rocznica, ale jednak skłania do tego, żeby coś powiedzieć o przeszłości. Więc najpierw sięgnę do naszego 1. forum. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, gala otwarcia. To jest czas polskiej prezydencji. Mieliśmy zaszczyt gościć wszystkich najważniejszych w Unii. Oczywiście pana wtedy premiera Donalda Tuska. Na koniec tej gali otwarcia Teatr Witkacego i Andrzej Dziuk przedstawili fantastyczny spektakl dotyczący właśnie Europy, tak jak widzieli ją oni, artyści. To nie był bardzo pozytywny obraz. I nam się wtedy wydawało, mimo że to już był czas kryzysu, że i Andrzej i jego zespół po prostu przesadza. Teraz widzimy, że niekoniecznie. I nie wiem, czy Państwo pamiętacie taką scenę, ostatnią z tego spektaklu, kiedy z morza wyłoniła się grupa uchodźców. I muszę powiedzieć, że do głowy by mi nie przyszło, że po 5 latach mamy do czynienia już nie z wizją wielkiego reżysera, ale z faktyczną sytuacją, z którą musi dzisiaj sobie radzić
jedna z czołowych postaci w Unii Europejskiej, już nie premier, ale prezydent Rady Europejskiej, Donald Tusk. Tak to życie się plecie. I jeszcze sięgnę trochę dalej. W wrześniu 91 roku siedziałam w swoim gabinecie wielkim jako minister przemysłu i handlu w totalnej frustracji, ponieważ zasypywały mnie informacje z faksu, tak był taki sprzęt wtedy, o kolejnych strajkach, które wybuchały w całej Polsce. I wydawało się, że rzeczywiście wtedy ta Polska była w absolutnej ruinie i że nie mamy żadnego wyjścia. Zadzwonił do mnie Leszek Balcerowicz i mówi: słuchaj, przyjdą do ciebie tacy młodzi ludzie ze Stanów, może będą ci mogli pomóc. No i rzeczywiście pojawiło się dwóch młodych ludzi ze Stanów. Zaczęliśmy rozmawiać o tym, co trzeba zrobić. I muszę powiedzieć, że mało które spotkanie tak mnie wkurzyło, jak to, ponieważ ci młodzi, aroganccy jankesi, po prostu mieli bardzo proste odpowiedzi na dość trudne pytania. Jednym z tych aroganckich jankesów był nasz gość honorowy Jeffrey Sachs. I tak oto po 25 latach gościmy go tutaj jako guru zrównoważonego wzrostu, a ja z kolei, przynajmniej w opinii redaktora Jacka Żakowskiego, robię jako główna liberałka w naszej ojczyźnie. No w jakiejś oczywiście odległości z Leszkiem Balcerowiczem. Więc muszę wam powiedzieć, że obie te historie właśnie pokazują, jak ważne jest to, żebyśmy rozmawiali, przewidywali, budowali modele, ale z drugiej strony, żebyśmy też mieli pokorę wobec tego, co przynosi samo życie i potrafili sobie radzić scenariuszami, które ono też samo pisze. Ja mam taką nadzieję, że ten scenariusz dla Unii Europejskiej i w związku z tym dla świata, bo w końcu jesteśmy najsilniejszym regionem gospodarczym, że on będzie pozytywny. I ten pisany gdzieś tam, i ten przygotowywany przez nas również w takich debatach jak Europejskie Forum Nowych Idei. Bardzo wszystkim dziękuję i zapraszam szefa naszej Rady Programowej, pana premiera Jerzego Buzka. Dobry wieczór Państwu. Ja podobnie jak pani prezydent zacznę od cytatu, ale powiem go tak, jak pamiętam. W idei wspólnego rynku nie bardzo można się zakochać, ale na pewno w rezultatach wspólnego rynku tak. To powiedział Jacques Delors, twórca tego, w czym dzisiaj się poruszamy na terenie Unii Europejskiej i czym konkurujemy z całym światem. Zadaliśmy na pierwszym naszym spotkaniu dwa dni temu, w środę wieczorem, tutaj takie dość dramatyczne pytanie. Czy to, co mówił ponad 200 lat temu twórca w zasadzie wolnego rynku, jest nadal aktualne? Tam było zdanie między innymi o takim egoizmie przedsiębiorcy, który to egoizm powinien napędzać i dać szczęście innym. Otóż dzisiaj już wiemy, że to nie do końca jest prawdziwe. Nasze dyskusje toczyły się wokół tego dramatycznego pytania, czy jesteśmy w stanie uratować i ochronić wolny rynek, kapitalizm przed nim samym. Na pewno nie udzieliliśmy kompletnej na to odpowiedzi, ale także zdefiniowaliśmy ważne prawdy. Wprawdzie je znaliśmy wcześniej, ale chociażby co roku warto do nich wrócić i sobie jeszcze raz je przypomnieć. A więc dla indywidualnego przedsiębiorcy jak najwięcej wolności. Ale po drugiej stronie mamy makroekonomię, mamy zarządzanie w skali globalnej, w tej chwili już nie jednego kraju, i tam na pewno regulacje się przydają, żeby ten
ten wolny rynek nie wymknął nam się w skali globalnej z ręki, bo nam się wymyka. Wiele tych trudności, a nawet nieszczęść, które spotyka nasz wspólny świat dookoła globu, bierze się z tego, że nie zawsze jesteśmy w stanie zapanować nad trendami gospodarczymi, które są silniejsze niż państwa narodowe, silniejsze niż regulacje, a te w skali makro są niezbędne. My w kraju to odgadliśmy już sporo lat temu. Możemy z tego być dumni, bo pamiętajmy, że dług publiczny regulujemy naszą konstytucją. Europa w jakimś sensie zrobiła to po nas wiele, wiele lat później. Unia bankowa, unia fiskalna. Mieliśmy również dobry pomysł na KNF, który zapewne swoimi regulacjami w sektorze bankowym ochronił nas od kryzysu. Mamy bardzo dobrą giełdę, zbudowaną na twardych zasadach, wyregulowaną mocno, ale pewnie taka musi być giełda, jeśli mamy mieć do niej zaufanie. A więc jest wiele regulacji w skali makro, do których jesteśmy przywiązani. A więc zapewne też to nie są rzeczy, które odkryliśmy tutaj. Warto jednak o nich mówić, dlatego że każdy z nas usłyszał, siedząc na sali lub przemawiając, jakieś stwierdzenia, którymi się mógł zgodzić w 100% albo w 90%, ale każdy z nas usłyszał także stwierdzenia, którymi się po prostu nie zgadzał. Miał zupełnie inne zdanie. Wymieniliśmy poglądy, mówiliśmy o tym, z czym się zgadzamy, a w czym nie, a to jest jądro demokracji, to jest także jądro postępu. Dzięki temu na EFNI przez te 5 kolejnych forum potrafiliśmy również zdefiniować sprawy, które za chwilę usłyszymy w tym roku także w deklaracji sopockiej i w tym, co się działo w poszczególnych najważniejszych panelach. Ja jestem przekonany, że to zawdzięczamy przede wszystkim uczestnikom naszego forum. Po raz piąty wszyscy państwo, wszyscy my uczestniczący forum i zadający pytania, odpowiadający na nie także poza oficjalnymi obradami, bo przecież to jest bardzo ważne. No i oczywiście paneliści, goście, wszyscy, którzy byliśmy razem na forum i zawzięcie dyskutowaliśmy. Dzisiaj dziękujemy wam wszystkim. Ja pozwolę sobie wymienić tylko jedno nazwisko. Nika, pozwolisz, że powiem tak, to się od ciebie zaczęło i cały czas jesteś fundamentem naszego działania. To nie jest żadna nowość. Na pewno tu jeszcze podziękowania się pojawią. Natomiast ja życzę państwu tego, co sam robię. Będę tu jeszcze przez 48 godzin, żeby się rozejrzeć, żeby może porozmawiać z tymi, którzy także zostaną. A to jest ważne. Być tu jeszcze przez 2 dni, to jest bardzo ważne, bo dzięki temu aż o 2 dni skrócicie państwo oczekiwanie na następne forum. 6. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo, panie profesorze. Szanowni państwo, Business Europe obok miasta Sopot jest współorganizatorem Europejskiego Forum Nowych Idei. Zapraszam teraz dyrektora generalnego Business Europe, pan Markus Beyrer. Thank you. President, dziękuję. Ladies and gentlemen, prezydenci, panie i panowie. Let me all thank you. Przede wszystkim chciałbym złożyć podziękowania wszystkim. Serdecznie państwu dziękuję za zaproszenie nas i dziękuję za to, że razem to wszystko wykonaliśmy. W pierwszej kolejności dziękuję pani Henryce Bochniarz, Lewiatanowi za zorganizowanie tego spotkania już po raz piąty. Wydaje mi się, że nigdy wcześniej nie miałam do czynienia z taką sytuacją, z takim wydarzeniem, które powstało tak jakby z niczego, ale po 5 latach okazało się to tak ważnym i znamienitym wydarzeniem. Także bardzo dziękujemy. Business Europe jest bardzo dumny z tego, że jest członkiem tego wydarzenia wyjątkowego. Oczywiście to wszystko się zaczęło tutaj od pewnych cytatów i wiele osób przedstawiało cytaty. Też się sam nad tym zastanawiałem. Cofamy się do początków Europy i do deklaracji Schumana. Natomiast ja pomyślałem o człowieku, który stoi za deklaracją Schumana, Charles Monnet, który właśnie przygotowywał tę deklarację. A jego słowa brzmiały mniej więcej tak po francusku.
Czyli ważne jest, aby rozpocząć dzień od posiadania własnej przestrzeni. I wydaje mi się, że Sopot do tego świetnie się nadaje, bo można sobie przejść tym pięknym molem, czyli zaczynamy dzień w pięknej przestrzeni, a potem udajemy się do sesji na spotkania i na plenarne spotkania. I to jest wspaniały początek dnia. Także jestem pod ogromnym wrażeniem tego. Tak, dziękuję. Jestem tutaj po raz czwarty, także przegapiłem tylko pierwsze wydarzenie. Jak Państwo wiecie, pani Henryka Bochniarz, znacie ją, potrafi człowieka namówić do wielu rzeczy. W związku z tym, kiedy ja zostałem mianowany na dyrektora, przyszła mnie odwiedzić i powiedziała, teraz już musisz nas odwiedzić. Więc byłem tutaj po raz pierwszy, kiedy było to drugie forum. Jeszcze wtedy nie miałem tego stanowiska. Powiedziałem, zastrzegałem się, może jednak nie będę mógł przyjechać, ależ nie, absolutnie musisz przyjechać. No i przyjechałem. W sumie bardzo się z tego ucieszyłem, bo już nawet drugie wydarzenie, drugie forum było znacznie lepsze, a z roku na roku jest coraz lepiej. Jest pod ogromnym wrażeniem. Jesteśmy też blisko tutaj tych wspaniałych hoteli. Napawa nas to dumą, ale nie tylko dlatego, że tutaj jest tak pięknie, takie piękne miejsce, lokalizacja, a nasi przyjaciele zawsze zapewniają świetną pogodę. Ta nasza duma bierze się z tego, że to jest bardzo ważne spotkanie, które jest uzasadnione, które nie obawia się podejmowania trudnych tematów, które mówi o polityce, o koszcie energii. To jest wydarzenie, które zwraca uwagę na konieczność otwartych rynków, konieczność otwierania się na świat, podejmowania umów i negocjacji handlowych. To spotkanie nie ucieka od omawiania bardzo trudnych wyzwań politycznych, których przecież jest tak wiele wokół nas. Na tym spotkaniu też nie obawiamy się podejmowania bardzo trudnych tematów, takich właśnie jak kryzys uchodźców i kryzys migracji. Kiedy tutaj się znajdujemy, trzeba się zastanowić nad tym, co jest podstawą Unii Europejskiej. I tutaj taką podstawą jest solidarność. A prawda jest następująca. Musimy wypracować europejskie rozwiązanie, żeby sprostać tym wyzwaniom. Jeżeli nie wypracujemy rozwiązań prawdziwie europejskich, to faktycznie zagrozimy podstawie tego i fundamentom tego, co już zbudowaliśmy. Myślę, że to później też będzie odzwierciedlone w deklaracji. Pojawiają się takie hasła jak protekcjonizm, renacjonalizacja, solidarność. Tutaj, jeżeli ktoś uważa, że jest to korzystne dla jego celów, to tym bardziej jest ważne, żeby to właśnie elity mówiły o tym głośno i żeby to elity wystąpiły i powiedziały nie, my tego tak nie chcemy robić. To nie da nam lepszego kontynentu i to nie zapewni nam sukcesu. A jeżeli zastanowimy się nad obecnymi problemami, jakie to były problemy, te największe i najgłębsze, czy to jest zarządzanie, gospodarcze Unią Europejską, czy też kryzys uchodźców, okazuje się, że tej Europy nam wręcz zabrakło. Było jej za mało, żeby podjąć tak trudne tematy. Ale nie jestem aż takim pesymistą, jeśli chodzi o Europę, bo ja widzę znaczący postęp. Nasza Komisja Europejska jest dobrze przygotowana do podejmowania trudnych tematów. Mamy Radę Europejską, pan prezydent, który tutaj uczestniczy w tym spotkaniu po raz drugi raz, działa właściwie. Mamy też poprawny parlament w sposób demokratyczny wybrany, który podejmuje te wszystkie zagadnienia i wyzwania. Ale oczywiście to nie można spocząć na tym, że stwierdzimy, potrzeba nam więcej Europy. Ta Europa musi być lepsza i to taka Europa, która podchodzi do trudnych tematów i radzi sobie z nimi i potrafi podjąć walkę. Były takie różne czasy, zwłaszcza na początku, mówiłem o Chamonix. Ludzie wszyscy wiedzieli, dlaczego Europa jest ważna, ponieważ była to era Europy, kiedy nasze granice i terytoria były zakrwawione. W związku z tym wiedzieliśmy, co chcemy osiągnąć. Ja jeszcze wtedy nie byłem na świecie, ale oczywiście mam świadomość tego, jak to było. I potem przyszedł taki moment, że kiedy stwierdziliśmy, to jest chyba najlepszy model na świecie i tak chcemy żyć. Ja też chcę być częścią tego marzenia, natomiast teraz okazuje się, że o to marzenie trzeba dalej walczyć. To nie stanie się samo z siebie i niekoniecznie inni pójdą za nami, więc tym bardziej musimy bronić tego europejskiego stylu życia. I chyba właśnie
dlatego tutaj się spotkaliśmy. Także słyszeliśmy nowe propozycje, nowe idee, słyszeliśmy słowa o nowej Europie. Mówimy tutaj o Europie nowej i starej, ale to nie jest w kategoriach geograficznych, ponieważ są udane modele w starych państwach członkowskich, ale tak samo w nowych państwach członkowskich. Niektóre modele są nieudane we wszystkich krajach. Dlatego też poszukajmy pewnego miksu różnych pomysłów. I wydaje mi się, że Europejskie Forum Nowych Idei jest do tego doskonale przygotowane. I właśnie tego nam potrzeba. I stało się to bardzo zasadnym wydarzeniem, które wnosi nowe pomysły do debaty europejskiej. I właśnie za to jestem wdzięczny Niki i Lewiatanowi, ale jestem też wdzięczny wszystkim, którzy brali udział w dyskusjach, bo to wy przyczyniliście się do tego sukcesu i właśnie tego nam potrzeba. Więc jeszcze raz bardzo dziękuję za to wydarzenie, dziękuję za wsparcie dla EFNI i życzę udanego wieczoru. Bardzo serdecznie dziękujemy. Szanowni Państwo, a teraz pora na krótkie podsumowanie sesji plenarnych, jakie miały miejsce podczas tegorocznego forum. Pojawiły się 3 mikrofony, co oznacza, że będę miała przyjemność zaprosić partnerów strategicznych Europejskiego Forum Nowych Idei Anno Domini 2015. Bardzo serdecznie witam i zapraszam. Prezes zarządu, dyrektor generalny MetLife Łukasz Kalinowski. Prezes zarządu PZU SA, pan Andrzej Klesyk. I prezes zarządu Totalizatora Sportowego, pan Wojciech Szpil. Bardzo proszę o krótkie podsumowanie tych sesji plenarnych, w których właśnie państwa, panów firmy były partnerami. Dobry wieczór Państwu. Obiecujemy, że nie będziemy śpiewać, mimo że wyglądamy jak trzej tenorzy. To jest występ trzech tenorów. Proszę Państwa, sesja dotycząca naprawy kapitalizmu była sesją bardzo interesującą, ale również sesją nad wyraz poważną. Kierunek dyskusji w pewnym sensie wyznaczył pan profesor Tomasz Pogge, przytaczając swoją tezę o tym, że kapitalizm wyróżnia zwycięzców, ale ci zwycięzcy mają takie dążenie, aby za pomocą regulacji później w sposób nieuprawniony utrzymywać swoją pozycję i posuwają się nawet do tego, aby w pewien taki mentalny, moralny sposób korumpować rządy, korumpować instytucje międzynarodowe. Wobec takich tez paneliści skupiali się na mówieniu o etyce, o zasadach, o wartościach, również o etycznym lobbingu. Optymistycznym podsumowaniem tej dyskusji chyba stało się to, że stwierdziliśmy, czy paneliści stwierdzili, że tu i teraz jako przedsiębiorcy oraz jako menadżerowie możemy czynić wiele dla społeczności i środowisk, w których działamy. Możemy przeciwdziałać różnego rodzaju wykluczeniom finansowym, gospodarczym. Możemy wreszcie angażować naszych konsumentów, klientów oraz pracowników w to, aby więcej korzystali z tego dobra, które wspólnie wypracowujemy. Dziękuję bardzo wszystkim panelistom, dziękuję wszystkim Państwu, którzy wzięli udział w panelu i dziękuję Państwu dzisiaj wieczorem również za uwagę. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, rzeczywiście tak jak Nika powiedziała, tutaj się nie śpi, więc właściwie my we trzech powinniśmy zaśpiewać arię z Turandota Nessun Dorma, ponieważ tak to mniej więcej wygląda, ale nie chcielibyście, żebyśmy zaśpiewali. Naprawdę. Proszę Państwa, ja miałem niesamowitą przyjemność, ale jednocześnie wyzwanie, żeby poprowadzić panel dotyczący pozimnowojennego ładu. I pytanie było, czy potrzebuje Europa nowego porządku. I niestety ten panel, jak zwykle, właściwie zresztą, nie przyprowadził nas do żadnych konkretnych konkluzji, natomiast spowodował dosyć duże dyskusje.
I powiem tak, wiadomość pierwsza jest taka, że zgodziliśmy się wszyscy paneliści, jeśli chodzi o trzy rzeczy. Po pierwsze, że nowy porządek musi być oparty na wartościach. Po drugie, że musimy stworzyć instytucjonalne rozwiązania. Po trzecie, powiedzieliśmy sobie, że cały świat zaczyna używać gospodarki, a szczególnie energii, jako pewnego rodzaju broni w geopolitycznej walce. To jest dobra wiadomość, że na te trzy tezy zgodziliśmy się. Niestety, nie zgodziliśmy się, co to znaczy. A więc po pierwsze, nie zgodziliśmy się co do wartości. I dla mnie to było ogromne zaskoczenie, że na przykład nie byliśmy w stanie zdefiniować, czy wolność jest taką jedną z tych podstawowych wartości. Po drugie, powiedzieliśmy sobie, że nie widzimy rozwiązania, czy obecne instytucje, czy obecne rozwiązania instytucjonalne są w stanie wykreować nowe rozwiązania, które mogłyby sprostać naszym czasom. Po trzecie, i tutaj bardzo dziękuję moim komentatorom, którzy byli w panelu, a więc panu prezydentowi Komorowskiemu oraz panu komisarzowi Sefcowiczowi, Marosowi, którzy powiedzieli, że jest niemoralne używanie broni energetycznej jako broni w walce geopolitycznej. Jedyną taką naprawdę prawdziwą konkluzją było to, że jak to mówią Anglicy, it's good to talk, że jakiekolwiek rozwiązania muszą być wypracowane w dialogu. I powinniśmy sobie chyba tego życzyć, żebyśmy ten dialog, który tutaj został rozpoczęty, kontynuowali dalej. Dziękuję bardzo. Zapraszam. Witam Państwa serdecznie. Ja chciałbym podziękować mojemu paneliście, profesorowi Jerzemu Błyskowi, za to, że razem mogliśmy przejść przez kilka tematów, w którym jednym z nich był jednolity rynek Unii Europejskiej, który jest naprawdę jednym z najważniejszych osiągnięć Europy. Jednak na jego funkcjonowanie wpływają zjawiska zachodzące wewnątrz i na zewnątrz, co powoduje, że to są dodatkowe również wyzwania. Jakie? Właśnie wspólny rynek. To nasza wspólna sprawa. Rozmawialiśmy na temat jednego rynku cyfrowego i wspólnoty energetycznej. Zwłaszcza ten pierwszy temat wzbudził więcej chyba emocji niż ten drugi, bo drugi wiadomo, bez światła i energii wspólnej daleko nie zajedziemy. Trzecim tematem, który również był poruszany podczas tego panelu, to była umowa, perspektywa tak naprawdę zawarcia przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone Ameryki Północnej umowy o handlu i inwestycjach, tak zwany TTIP. To na pewno jest wielka szansa, ale również zagrożenia. Na pewno musimy wziąć pod uwagę wszystkie te elementy, które trzymają nas w pewnej jedności w Europie, w konfrontacji być może z dużo tańszą energią w Ameryce, co się również przekłada na bezpośrednie koszty. Tak naprawdę w Europie, również czy w interesie Europy, leży znalezienie właściwego wymiaru dialogu sfery prywatnej ze sferą publiczną oraz włączenie w ten proces obywateli. Osią tego dialogu są w naturalny sposób wyzwania, którym żadna z tych sfer nie sprosta w pojedynkę. Jeszcze raz chciałbym podziękować wszystkim panelistom i mam nadzieję, że te nasze burze mózgów związane z panelami przełożą się na konkretne działania, czego wszystkim Państwu życzę. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy Panom. Szanowni Państwo, i kolejnym punktem naszej uroczystości jest prezentacja i przekazanie deklaracji sopockiej, a więc dokumentu, który tradycyjnie zwieńcza Europejskie Forum Nowych Idei i jest takim przesłaniem ludzi biznesu do decydentów politycznych i gospodarczych Polski i Unii Europejskiej. Bardzo serdecznie zapraszam ponownie panią Henrykę Bochniarz, która zechce przekazać
i w skrócie zaprezentować deklarację sopocką i przekazać ją na ręce pana przewodniczącego Rady Unii Europejskiej Donalda Tuska. Jak wiecie, co roku przygotowujemy tę deklarację i myślę, że warto byłoby, żebyście zajrzeli na stronę EFNI i zobaczyli, co było od pierwszej deklaracji, bo wbrew pozorom to jest nie taka formalna praca, tylko rzeczywiście jakby dowód na to, co nas w danym roku zajmowało. I myślę, że ta tegoroczna ewidentnie jest zdominowana przez te tematy, które wszyscy tutaj poruszaliśmy i które nas bardzo, bardzo interesują. W tym roku to, co podkreślamy szczególnie, to jest znaczenie europejskiej solidarności, które naszym zdaniem stanowi największe niebezpieczeństwo dla Europy i apelujemy o walkę z narodowymi egoizmami i partykularyzmami. Mówimy w deklaracji o potrzebie walki z nierównościami społecznymi, ale tak, by jednocześnie nie wylewać dziecka z kąpielą, stosując protekcjonizm, renacjonalizację czy ograniczanie wolności gospodarczej. Nawołujemy do powrotu do korzeni i kierowania się wartościami, które stanowią fundament Europy. Mówimy zdecydowane nie budowaniu europejskiej fortecy zamkniętej na inność, różnorodność i pomoc tym, którzy uciekają przed wojną i prześladowaniami. Mówimy tak dla Europy i dalszego pogłębiania integracji w każdym wymiarze. Jeden z francuskich intelektualistów, André Glucksmann, powiedział, że kryzysowy charakter Unii Europejskiej to jej nieodłączny element. Definiuje się ona nie przez wspólną tożsamość, lecz przez odmienność. Projekt europejski to nic innego jak reakcja obronna na strach przed okropieństwami wojny. Możemy się z tą definicją zgodzić lub nie, ale jest wielkie pytanie, czy rzeczywiście łączy nas odmienność i strach, czy też podobieństwa i wspólne wartości. Faktem jest, że Unia 28 krajów i niemal 500 milionów obywateli jest gigantycznym, wielopoziomowym okrętem, ale to od jego kapitana i załogi zależy, czy zostanie mu nadany właściwy kierunek i po kryzysowych latach wpłynie na spokojniejsze wody. Każdy z nas tu obecnych jest częścią tej załogi, tyle że wykonujemy pracę na różnych piętrach. Nasza zbiorowa odpowiedzialność zadecyduje o tym, czy i gdzie razem dopłyniemy. I bardzo chciałam prosić pana przewodniczącego, pana prezydenta Donalda Tuska, żebym mogła mu przekazać formę pisemną, choć moi współpracownicy powiedzieli, że wystarczyłoby wysłać na adres mailowy pana prezydenta. Ale jeszcze troszkę staroświecko wręczam dokument na piśmie. A ja mam przyjemność poprosić pana przewodniczącego o zabranie głosu. Dziękuję bardzo za deklarację. Szczególnie serdecznie dziękuję za to, że mogę ją otrzymać z rąk Niki Bochniarz w moim rodzinnym Sopocie. Coraz częściej przekonuję się, jeżdżąc po całym świecie, szczególnie w ostatnich dramatycznych miesiącach, że Sopot to najlepsze miejsce na ziemi i sam się sobie dziwię, dlaczego nie jestem tutaj na stałe. Znaczy jestem na stałe, bo jestem mieszkańcem Sopotu, ale właśnie w Sopocie jeden z moich najbliższych przyjaciół ponad rok temu, kiedy ważyły się losy nominacji na szefa Rady Europejskiej, powiedział mi: słuchaj, to jest dobre miejsce, nabierzesz dystansu, to jest miejsce spokojnej pracy, odpoczniesz. Nie mogę mu podziękować, bo od wielu miesięcy się przede mną ukrywa, ale go znajdę oczywiście. Chciałbym pogratulować świetnej intuicji organizatorom tegorocznego EFNI.
Nie ulega wątpliwości, że nierówność i geopolityka to dzisiaj nieodłączna para. I właściwie po raz pierwszy, jak sięgam pamięcią, nierówności społeczne, nierówności ekonomiczne w obrębie narodów, ale także w wymiarze globalnym stają się jednym z najistotniejszych czynników geopolitycznych i być może staną się czynnikiem zmieniającym w sposób zasadniczy geopolitykę. Mija właśnie 25 lat, za kilka tygodni, od istotnej dla zjednoczonej Europy daty. Mówię tu o zjednoczeniu Niemiec. Tutaj w Sopocie i w moim pobliskim Gdańsku ta data kojarzy się przede wszystkim z wielkim wysiłkiem polskiej solidarności, a następnie ze zburzeniem muru berlińskiego. Ten mur można było zburzyć dlatego, bo wcześniej powstały mosty między ludźmi, bo tym w istocie rzeczy była wielka polska solidarność. Nieprzypadkowo w dzisiejszej debacie w Europie i tu w Sopocie te słowa solidarność, zmiana, ale także mury są najczęściej pojawiającymi się w ostatnich miesiącach. Wróćmy do istoty rzeczy, bo nie ulega dla mnie wątpliwości, że istotą rzeczy dzisiejszej polityki tu w mojej ojczyźnie, w Europie i w wymiarze globalnym jest kwestia uchodźców. I nie dlatego tylko, że dzisiaj nie za bardzo radzimy sobie z tym niespodziewanym, lawinowym napływem uchodźców do Europy, ale dlatego, że wokół sprawy uchodźców odnajdujemy wszystkie najważniejsze kwestie współczesnego świata, te związane także z ładem geopolitycznym. Nie ma żadnej wątpliwości, że nierówność, bieda to jedno ze źródeł tego wielkiego wstrząsu o wymiarze globalnym, tego eksodusu, bo tak naprawdę o tym możemy dzisiaj mówić, o prawdziwej, nowożytnej wędrówce ludów. Nierówność, ponieważ dziś bardzo trudno nam rozróżnić i to jest obiektywny kłopot uchodźców politycznych od tych, którzy uciekają przed biedą. Ci, którzy zmierzają do Europy z wielu stron świata, uciekają w rzeczywistości przed jednym i drugim. Uciekają z miejsc, gdzie po prostu nie da się żyć. Dlatego, że nie ma co jeść, dlatego, że nie ma wody, ale dlatego też, że rządzi tam przemoc, wojna i zbrodnia. To jest jeden z powodów, dla których Europa dzisiaj sprawia czasami wrażenie bezradnej, kiedy mamy sobie poradzić zgodnie z naszymi wartościami, tradycjami, z konwencjami międzynarodowymi, takimi jak konwencja genewska, z tą falą uchodźców na naszych granicach. Tu w Sopocie, w tej deklaracji, którą Nika Bochniarz przed chwilą przedstawiła, ale właściwie w każdym miejscu w Europie właśnie w nierówności widzimy jedną z głównych przyczyn zła. I dlatego tak często w tym najbogatszym, najlepszym miejscu na ziemi, jakim jest nie tylko Sopot, ale cała Europa, tak głośno mówimy dzisiaj o potrzebie otwartości i solidarności. O tym, abyśmy byli w stanie dzielić się z tymi, którzy potrzebują naszej pomocy, owocami naszej pracy. Ale chciałbym ten piękny i czysty europejski głos o potrzebie solidarności, o potrzebie burzenia murów trochę zakłócić. Te mury, które trzeba burzyć, to nie tylko mury, które dzielą. Dziś często mówi się na przykład o sławnych zasiekach węgierskich postawionych na granicy, na europejskiej granicy Schengen, aby zatrzymać falę uchodźców i migrantów. I ten fakt jest oczywiście kontrowersyjny, a szczególnie kontrowersyjna, czy wręcz nie do zaakceptowania jest retoryka, która towarzyszy tym dość drastycznym
przedsięwzięciom. Ale musimy pamiętać o tym, że mury w Europie powstają także gdzie indziej. Że po raz pierwszy od wielu lat w różnych europejskich stolicach, i nie jest to Budapeszt, zaczyna mówić się o tym, że Schengen nie zdaje egzaminu. Powstają na razie w sferze dyskusji, debaty, ale także mamy już do czynienia z pierwszymi praktycznymi krokami. Te mury, których obalenie było być może największym zwycięstwem zjednoczonej Europy, a więc mury wewnątrz Europy. Tak naprawdę musimy także pamiętać, choćby w kontekście debaty o przyszłości euro i o sytuacji w Grecji, nie tej związanej z migrantami, ale z gospodarką. Musimy pamiętać także o tym, że widoczne były w debacie o przyszłości strefy euro także mury dzielące północ i południe. Mury nie fizyczne, ale przecież bardzo dotkliwe. W debacie o relokacji uchodźców pojawiły się kolejne podziały, tym razem między starą a nową Europą, czy powiedzmy dobitnie między zachodnią a wschodnią Europą. Kiedy patrzę na relacje także z mojej ojczyzny, to widzę także, że powstają mury w każdym z nas, w naszej mentalności. Mury, które są ufundowane na strachu, niepewności, a czasami na tych najstraszliwszych przesądach i pomysłach, które rodziły się w Europie, takich jak rasizm i nietolerancja. Mury dzielą, ale jak Państwo dobrze wiecie z historii, mury są także po to, żeby chronić. Jeśli chcemy zapobiec dramatycznym zmianom politycznym, organizacyjnym, ale także mentalnym w Europie, to musimy zastanowić się poważnie nad zmianą pewnego paradygmatu, który tak wyraziście objawił się w ostatnich miesiącach. Mówię o potrzebie odzyskania kontroli nad granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej. Nie po to, żeby zagrodzić drogę uchodźcom politycznym, ale po to, aby odzyskać poczucie wspólnoty politycznej, bo nie ma przecież wątpliwości, że wspólnota polityczna na określonym terytorium musi mieć zdolność chronienia swojego terytorium na wyznaczonych granicach. Dlaczego jest to takie istotne? Ponieważ dzisiaj te mury, o których mówiłem, czy te dzielące Europę symbolicznie, czy te, które być może pojawią się na schengenowskich granicach, czy te w naszej mentalności, one rodzą się także dlatego, że tak wielu europejskich obywateli ma poczucie niepewności co do przyszłości. Widzi chaos na naszych granicach. Czuje niepewność, że przywódcy europejscy odpowiedzialni za granice wewnętrzne sprawiają dzisiaj często wrażenie bezradnych wobec fali uchodźców. Humanitarna, iście europejska polityka migracyjna będzie możliwa tylko wtedy, kiedy odzyskamy kontrolę nad europejskimi granicami zewnętrznymi. Dzisiaj o tym, kto dociera do Europy, czy jest to uchodźca polityczny, czy migrant powodowany kwestiami socjalnymi, czy człowiek o złej woli i złych intencjach, o tym nie decydujemy my w Europie. O tym decydują często szmuglerzy, przemytnicy, którzy narażają życie uchodźców w tak łatwy sposób na morzu i na lądzie na największe ryzyko. I oczywiście determinacja ludzi, a czasami po prostu zła pogoda na Morzu Śródziemnym. To dzisiaj decyduje o tym, kto dociera do Europy, a nie dobrze zorganizowana, także poprzez kontrolę granicy zewnętrznej, europejska polityka migracyjna. Mówię o tym po to, aby przywrócić też tradycyjne myślenie o obowiązkach politycznych, jakie spoczywają na każdym przywódcy. I na pewno zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, ładu i harmonii własnej wspólnocie politycznej należy do pierwszych obowiązków. Istotnym obowiązkiem jest także chronienie godności Europy. Dzisiaj mówimy o sprawach bardzo trudnych. Za chwilę jeszcze powiem parę zdań
o tym, jakie ryzyka, te największe, najpoważniejsze grożą Europie w związku z sytuacją na południe i wschód od Europy. Ale chciałbym powiedzieć, że nie zgadzam się z tym pesymistycznym tonem o stanie dzisiejszej Europy. Bo to, co wydaje mi się dzisiaj najważniejsze, także w kontekście uchodźców, to to, aby Europa uzyskała lub odzyskała zdolność ochrony tego, co jest naszym dorobkiem i czego nie musimy się wstydzić. W tym dramatycznym, a czasami tragicznym marszu milionów ludzi do Europy jest jedna wyraźna bardzo nuta optymizmu. Otóż nikt nie ma wątpliwości, dokąd zmierzać. Nikt nie ma wątpliwości, gdzie życie jest najbardziej godne, gdzie życie jest najbezpieczniejsze, gdzie życie daje szansę na dobrą przyszłość dla własnych dzieci. Miliony, setki tysięcy, a niedługo, obawiam się, miliony uchodźców bezbłędnie wskazują ten punkt na mapie świata. Ten najbardziej tolerancyjny, gwarantujący standardy, wolność. I to jest właśnie Europa. Nie mówiąc już o beneficjach, na jakie mogą liczyć uchodźcy w tych najbogatszych krajach europejskich. I dlatego wtedy, kiedy słyszałem to ostatnio na Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych od wielu przywódców światowych, że Europa źle traktuje uchodźców, że w tej sprawie musimy także umieć solidarnie zachować się wobec samych siebie. Europa wciąż pozostaje miejscem, gdzie uchodźców traktuje się najlepiej i powinniśmy umieć w miejsce wzajemnych oskarżeń współdziałać także w tym, aby tłumaczyć światu, że jeśli dzisiaj dyskutujemy o relokacji, jeśli dzisiaj zastanawiamy się, jak uporządkować sytuację na granicach, to dlatego, że chcemy pomagać ludziom, a nie dlatego, że chcemy Europę przeciwko nim zamurować. Ta otwartość i ten paradygmat wynikający między innymi z konwencji genewskiej, a więc ta gotowość przyjęcia każdego uchodźcy, który stanie na europejskiej ziemi, to oczywiście także poważne ryzyko, nie oszukujmy się. To ryzyko związane jest z pewną zmianą geopolityczną i zmianą, jeśli chodzi o polityczne zachowania niektórych polityków i całych państw w sąsiedztwie Europy. Chcę Państwu bardzo wyraźnie to powiedzieć, także po moich rozmowach w kilkunastu krajach sąsiadujących z Europą, w tym najbardziej zagrożonym dzisiaj konfliktami regionie świata, że uchodźcy stali się elementem konfrontacji politycznej i czasami stają się także w rękach i umysłach niektórych polityków kartą przetargową, a nawet elementem kolejnej fazy wojny hybrydowej, której pierwsze oznaki obserwowaliśmy na Krymie i w Donbasie. Nie mówię tutaj tylko o Rosji, o tym jeszcze też za chwilę jedno zdanie powiem, ale generalnie o pewnej zmianie nastawienia. I polityka wobec uchodźców w wielu krajach wokół Europy bardzo wyraźnie to wskazuje. Po raz pierwszy słyszałem w latach, kiedy zajmuję się polityką, tak otwarte deklaracje niektórych polityków mówiących o tym, że uchodźcy podążający do Europy to także ich metoda na wymuszeniu na Europie pewnych zachowań. A niektórzy wprost także mówią, że jest to metoda na osłabienie Europy jako politycznego organizmu. I musimy z tego także umieć wyciągnąć wnioski. Zgodne z naszym humanitarnym podejściem do uchodźców, ale nie mogące równocześnie być przejawem politycznej naiwności. Dzisiaj uchodźcy zmierzają do Europy nie tylko dlatego, że to wciąż najlepsze miejsce na ziemi, ale także dlatego, że łatwość dostępu, łatwość dotarcia i przekroczenia granicy europejskiej stała się powszechnie znana. Słyszałem o tym jako jednym z głównych argumentów o decyzjach uchodźców, także w obozach dla uchodźców, od nich bezpośrednio w bardzo szczerych rozmowach. Geografia także powoduje, że ludzie decydują się nie tylko via Morze Śródziemne, ale przecież także drogą lądową nawet z Afganistanu zmierzać do Europy. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że także coś, co nazywano czasami złośliwie w ostatnich dniach w Europie jako willkommen Kultur po słowach kanclerz Merkel,
że ta otwartość, to zapraszanie do Europy uchodźców także stało się bodźcem i sygnałem zachęcającym ludzi nie tylko z Syrii, aby do Europy zmierzać. Upadłe państwa wokół Europy to kolejny powód, który motywuje ludzi, aby zmierzać do Europy i tylko do Europy. Chcę na zakończenie tego wątku, ale mówię o nim dlatego, bo będzie on wpływał na losy Europy i świata w moim przekonaniu przez najbliższe lata w sposób bardzo dobitny. Chcę powiedzieć, że mamy do czynienia dzisiaj z setkami tysięcy uchodźców na granicach Europy i w obrębie Europy, ale i to nie jest moja intuicja, tylko wiedza, mamy do czynienia także z milionami uchodźców, którzy są w drodze do Europy. Mamy blisko 3 miliony Afgańczyków, którzy opuścili swój kraj i są dzisiaj w Pakistanie, w Iranie, w Iraku, w Jordanii, w Turcji i prędzej czy później dotrą do tego wymarzonego raju, jakim dla nich jest Europa. Drogą lądową, lotniczą, w jakikolwiek sposób. Mamy blisko 8 milionów obywateli Syrii, którzy przemieścili się w obrębie własnego kraju i są potencjalnymi przesiedleńcami. W świetle tego, co stało się w ostatnich dniach w Syrii, jest to opinia także wielu przywódców z tamtego regionu. W rozmowie z premierem Izraela, z królem Jordanii, z premierem Iraku, z liderami tureckimi, słyszałem to bardzo wyraźnie. Rozstrzygnięcia militarne, jakie proponują niektóre państwa wobec Syrii, spowodują, że te około 8 milionów Syryjczyków dzisiaj jeszcze w obrębie Syrii także zdecyduje się na wyjście ze swojej ojczyzny. A blisko 3 miliony już jest w drodze. W obozach jordańskich, tureckich, w Iraku i na naszych granicach. To, co widzimy w Syrii, zaangażowanie militarne Rosji, zaangażowanie militarne i polityczne Iranu, mówi się o coraz głośniejszym, bo już nie cichym wsparciu Chin dla tej strategii. Pewna niepewność, bo nie chcę użyć słowa bezradność, ze strony dominującego do niedawna mocarstwa w tym regionie, a więc Stanów Zjednoczonych, każe nam snuć obawy, że wokół nas świat zmienia się i nie chodzi tylko o uchodźców, ale zmienia się ogólny paradygmat geopolityki z różnymi zagrożeniami i konsekwencjami, której skali dzisiaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć. I dlatego to, co dzisiaj jest najważniejszym wyzwaniem dla Europy, to odzyskanie tej świadomości, która towarzyszyła narodzinom Zjednoczonej Europy, że świat wokół nas nie jest wystarczająco bezpieczny i stabilny, abyśmy zapominali o najbardziej tradycyjnych i pierwotnych obowiązkach polityki wobec własnych obywateli, a więc zapewnieniu bezpieczeństwa i stabilności także na własnych granicach. Zmiana to czasem rzecz dobra w polityce, czasem zła. Warto dzisiaj zastanowić się, ile trzeba uchronić z tego, co najcenniejsze w Europie. Ile trzeba włożyć determinacji, aby zachować, a niekoniecznie zmienić to, co najlepsze w Europie. Taka refleksja moim zdaniem powinna towarzyszyć wszystkim spotkaniom i debatom także tak interesującym jak ta sopocka. Pozwólcie, że zakończę tę myśl, dedykuję ją także moim rodakom w tym gorącym sezonie politycznym tutaj w Polsce. Przepraszam, to nie będzie zbyt zawiła tautologia, ale ona mi się jakoś narzuca. Zmiana jest dobra tylko wtedy, kiedy jest dobra. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, panie przewodniczący. A przed nami, szanowni państwo, wystąpienie gościa honorowego uroczystości zamknięcia Europejskiego Forum Nowych Idei. Bardzo serdecznie zapraszam dyrektor The Earth Institute, Columbia University, Jeffrey Sachs.
Good evening, ladies and gentlemen. Dobry wieczór państwu. This is definitely the heaviest dinner discussion I have ever recalled. And it's a great tribute to this forum, which is an amazing gathering of people for a very serious and intensive discussion of the most important issues in the world. I couldn't be more thrilled and honored to be part of this, and I want to thank Henryka Bochniarz in particular for the whole concept of the forum and also for the kindness in inviting me. And it's wonderful also for me to see many, many friends dating back, I have to admit, now 26 years since the time that I first came to Poland and first came to this region. I admire what you have accomplished so much. It's a pure joy for me to be here and to see this beautiful country and all that it has accomplished during this quarter century. You have been in the lead of transformation in Europe and an inspiration for the whole world. So thank you very, very much for that. Za to wam bardzo dziękuję. I was very happy to hear in the very first words of Henryka's comments the name Jacek Kuroń. Usłyszałem because Jacek Kuroń was, of course, a hero of this country and a personal hero for me. A dla mnie to and też in jest a way, he's the one that got me into all zresztą, of this. On w pewnym sensie mnie to wszystko wciągnął. When I was coming to Poland kiedy in the spring of 1989, roku, arriving the day of the roundtable agreement being momencie, signed, podpisywano and trying to think stołu, about the economic crisis and what might be done about it, nad tym, co możemy zrobić, in a short period of time, I was invited to an evening at the flat of Jacka Kuroń, and it was one of the most remarkable 3 hours of my life, I can assure you. Of course, everyone who knows zresztą chyba knew him would understand that completely. W pełni rozumie, but I started to describe what I thought could be a transformation for this country. He was smoking furiously. We were in his little flat. It was so foggy I could barely see him. Było tak zadymione, że ledwo go mogłem dostrzec. But every few minutes he pounded the table and say, tak, rozumiem, tak, rozumiem. Walił ręką w stół, tak, rozumiem, tak, rozumiem. Kept asking me more questions, more questions, more questions. Pytań, więcej pytań. And he made me talk for about 3.5 hours, mnie, żeby mówił przez prawie making 3,5 things up as I went along. Niemalże wymyślałem pewne rzeczy po drodze, mówiąc o tym, jak mogłaby wyglądać transformacja w Polsce. I pod koniec tego wieczora powiedział, panie Sachs, proszę napisać plan do tego kraju. Byłem troszeczkę zdziwiony i powiedziałem, oczywiście, panie Kuroń, będę zaszczycony. Jutro wyjeżdżam do domu i prześlę coś za kilka tygodni. A on znowu walnął ręką w stół i powiedział, nie. Ja potrzebuję ten plan jutro na biurku. Jako student kilkakrotnie zerwałem noce, studiując na Harvardzie. A to była kolejna zerwana noc. Udaliśmy się do redakcji Gazety Wyborczej, która mieściła się w żłobku. Zaadaptowanym na potrzeby redakcji. Mieliśmy do dyspozycji pierwszą generację komputerów IBM-a rozłożonych na latach ze sklejki i przez 6 godzin pisałem plan dla polskiej transformacji. Następnego dnia, kiedy odrzuciłem ten plan, on spojrzał i powiedział, a teraz proszę to pokazać Lechowi Wałęsie. I w ten sposób zjawiłem się w Gdańsku po raz pierwszy. Jeszcze chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy, o tym, jak bardzo zagubiona była wtedy polska gospodarka latem 1998 roku. Pewnie państwo pamiętacie. Otóż kupiłem bilet powrotny Warszawa-Gdańsk-Warszawa, wymieniając dolary na czarnym rynku, na złotówki, żeby kupić ten bilet. I zapłaciłem $3 za podróż w tą i z powrotem.
Jacek Kuroń powiedział jedną rzecz wtedy. Powiedział, niech pan napisze, co pan chce, ale ja powiem, jak ma brzmieć pierwsze zdanie. Pierwsze zdanie brzmi, to jest plan dla powrotu Polski do Europy, zjednoczonej Europy. I jeżeli popatrzymy na tę notatkę, to faktycznie to było pierwsze zdanie, które ją otwierało. Ja generalnie uważałem, że ta transformacja musi się opierać na idei zjednoczonej Europy. To była ta instrukcja, to była ta rewolucja roku 1989, powrót do Europy, powrót do zjednoczonej Europy. I kiedy pan przytoczyłeś słowa Jacka, mówiąc o tym, że zjednoczona Europa to tylko przystanek po drodze zjednoczonego świata, to dla mnie to jest bardzo dobrze ujęte. Znakomity cytat i znakomity wstęp do kilku rzeczy, które chciałbym dzisiaj poruszyć. Bo faktycznie sukces Europy w tej formie zjednoczonej, o czym mówił przed chwilą przewodniczący Tusk, też zależy od tego, czy świat będzie bardziej zjednoczony i bardziej solidarny. I tak jak zjednoczona Europa była w stanie popatrzeć dalej w przyszłość, pan ma wielu cyników i pesymistów twierdzących, że nie da się zreformować Polski, nie mówiąc już o zjednoczonej Europie. Ja dziś zapewniam Państwa, że zjednoczony świat to też jest wizja do zrealizowania. To jest możliwe. Musimy nad tym pracować. Nie traktować tego jako marzenie, ale jako pewną ścieżkę, bardzo pragmatyczną i praktyczną. Taką samą, którą żeśmy podążali w stronę zjednoczonej Europy w roku 1989. Oczywiście trzeba zrobić wiele rzeczy. I Europa ma poczucie kryzysu. Kryzys ze względu na Grecję, na Syrię, na Ukrainę, na migrantów z Afryki. Ale Europa w dalszym ciągu powinna przyjąć tą rolę przywódczą. Europa powinna odgrywać rolę przywódczą, dlatego że posiada największe doświadczenie w zakresie integracji i jest to w dalszym ciągu największa historia sukcesu na tej planecie, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy i społeczny. Co do tego nikt tego nie podważa. Co roku wraz z dwoma innymi redaktorami publikuje World Happiness Report, raport o szczęśliwości na świecie. To jest oparcie o badania, które sprawdzają, w którym kraju ludzie są najszczęśliwsi. Siedem z ośmiu krajów, które najwyżej się plasują, czyli są najbardziej szczęśliwe, to są państwa europejskie. Jakoś Kanada się wkradła na piątą pozycję. Ale poza tym Europa absolutnie wiedzie prym. Także nie powinniście się tylko martwić, powinniście się również cieszyć. Dlatego, że spośród wszystkich miejsc na świecie Europa ucieleśnia tę koncepcję zjednoczonego świata, dobrobytu gospodarczego, inkluzji społecznej i zrównoważonego podejścia do środowiska. To są trzy filary, które w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych określono mianem zrównoważonego rozwoju. I w piątek, w ubiegłym tygodniu, 193 państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęły rozwój zrównoważony jako podstawową zasadę, która ma być fundamentem globalnej współpracy przez następne 15 lat. To był niesamowity dzień, dlatego że rozpoczął się od wystąpienia papieża Franciszka. W momencie, kiedy otrzymał owację na stojąco, wszyscy niemalże lewiatowali w powietrzu ze szczęścia. I w momencie, kiedy papież zakończył swoje wystąpienie, światowa społeczność zjednoczyła się wokół celów zrównoważonego rozwoju, 17 jednolitych globalnych celów, pod którym podpisała się cała społeczność świata. Tam są cele dotyczące gospodarki i dobrobytu, zakończenia do roku 2030 ubóstwa, wyeliminowania go ze świata, zapewnienia inkluzji społecznej, równych praw dla obu płci i poszanowania praw człowieka,
a także zapewnienia właściwego traktowania środowiska naturalnego. Także to jest wspaniałe, że 193 rządy zdołały uzgodnić te zasady. Zgodziły się z tym, dlatego że to jest coś, co przemawia każdemu do serca, wszędzie. Ale powiem to tutaj, może nie powiedziałbym tego tak podczas zgromadzenia ogólnego, ale to są właśnie cele Europy, które zostały wniesione na poziom globalny. Europa tak naprawdę była zawsze liderem zrównoważonego rozwoju. Odkąd w ogóle zrównoważony rozwój się pojawił jako coś, na czym debatowaliśmy. To jest koncepcja uspołecznionego gospodarki rynkowej. To jest koncepcja socjaldemokracji. To jest koncepcja gospodarki rynkowej, która otoczona jest wartościami ludzkimi, które chronią interesy wszystkich ludzi, a jednocześnie zapewniają szeroką dystrybucję korzyści i chronią środowisko naturalne. To jest wspaniały program i Europa powinna być z tego dumna, a także powinna z uwagą śledzić rozwój wypadków, które widzimy w rzeczywistości, czyli cały świat podpisał się pod tymi celami, które od lat były jądrem wartości europejskich. Chciałbym jeszcze podkreślić, że te nowe ramy globalne, które przyjęto w postaci celów rozwojowych, wkrótce zostaną poddane testowi. To będzie pierwszy zasadniczy egzamin, dlatego że pierwszym zadaniem, jednym z ważnych zadań jest zastopowanie zmian klimatycznych, które powoduje człowiek. Wszystkie rządy, 193 rządy zamierzają się udać 1 grudnia do Paryża, aby wziąć udział w 21 podejściu do podpisania umowy w sprawie klimatu. Czyli to będzie COP21, czyli 21 konferencja. To nie jest dobry znak, że 21 lat trwają te debaty i do tej pory nie udało nam się dojść do porozumienia. Ale w ubiegłym tygodniu powiedzieliśmy, że to zrobimy. I tak naprawdę to już jest ostatni dzwonek, aby zachować jakieś bezpieczeństwo klimatyczne. Bo jeżeli poniesiemy porażkę w Paryżu, to Bóg jeden wie, jak wysoko te temperatury potrzebują, ale prawdopodobnie ocieplenie będzie tak duże, że nie zdołamy sobie z tym skutecznie poradzić. Także nasze obowiązki są tutaj wyraźnie nakreślone. One muszą być wykonane w ciągu najbliższych kilku tygodni. I do tej pory Europa, Unia Europejska była czempionem działań w zakresie zmian klimatu. Europa domagała się tej umowy. W tej chwili Stany Zjednoczone i Chiny w końcu zgodziły się w tym wziąć udział. Zarówno prezydent Obama, jak też i prezydent Kim Chen byli obecni, podkreślając, że tym razem w końcu są gotowi do tego, żeby podpisać rzeczywistą umowę. Także mamy trzy największe gospodarcze regiony świata, które zgodziły się przystąpić do porozumienia. To jest bardzo obiecujące, ale proszę pamiętać, że to jest pierwsze zadanie, które pomoże nam sprawić, aby świat stał się bezpieczny. Panie Przewodniczący Tusk, wiem, że Pan jest tutaj w pełni zdeterminowany, aby tę sprawę popierać, że Europa będzie odgrywała wiodącą rolę i miejmy nadzieję, że doprowadzi to do sukcesu w Paryżu. Oczywiście zgadzam się z wyzwaniami, które widzimy. Tutaj Europa stoi przed konkretnymi wyzwaniami. Moja filozofia, którą Henryka Bochniarz tak zręcznie nazwała arogancją swego czasu, chyba to było dosyć wierne odbicie tego, jak wtedy się zachowywałem, ale przepraszam po 25 latach. Generalnie ja zakładam, że to są cele do osiągnięcia. Może dlatego, że jestem Amerykaninem. Po prostu dla mnie nie ma problemów, dla których nie można opracować rozwiązań. W związku z czym zawsze staram się ustalić, co można zrobić, aby dokonać następnego kroku. I tak jak latem 1989 roku powiedziałem, nie ma problemu, idziemy naprzód. Polska jest w stanie tego dokonać.
I może niektórzy z Państwa pamiętacie, ludzie mówili, nie, przecież toniemy pod zadłużeniem, pod ciężarem zadłużenia, zaraz upadniemy, mamy tak wielkie zadłużenie, co możemy z tym zrobić? Powiedziałam, nie mam problemu, trzeba wysłać 7 pocztówek, jeden po jednej do każdego z krajów G7. Napiszcie do nich, już nie mamy żadnych długów, jesteśmy wolną Polską. No, może nie dokładnie 7 pocztówek zostało wysłanych, ale generalnie udało się uzyskać dużą redukcję zadłużenia, co dało Polsce świeży start. I dzięki temu po 25 latach cieszymy się owocami wzrostu gospodarczego. W ciągu dwóch dni rozmawialiśmy tutaj o wielu istotnych wyzwaniach. Myślę, że dla każdego z nich musimy wypracować rozwiązanie. Nie możemy ich postrzegać jako wydarzeń, które są nieuniknione, bolesne, które po prostu musimy jakoś wchłonąć. Może zacznę od czegoś, co jest tutaj w samym centrum. Grecja. Jeżeli mogę, to chciałbym powiedzieć słowo o Grecji. Ja zawodowo trudnię się narzekaniem, także będę teraz przez chwilę narzekał na kryzys grecki. Otóż Grecja jest waszym partnerem w Europie. Grecja jest bankrutem. Grecja jest bankrutem w ten sam sposób, w jakim Polska była bankrutem w roku 1989. Grecji potrzebna jest redukcja zadłużenia, podobnie jak Polska ją uzyskała w roku 1989. Myślę, że jedna z mądrzejszych rzeczy, jakie dokonano w Polsce w roku 1989 i 1990, ja sugerowałem, żeby skasować to zadłużenie, zrobiono to w ten sposób, że tak. W 1994 do tego dojdziemy pod warunkiem, że będą przeprowadzone reformy, czyli najpierw reformy, a potem będzie redukcja i umorzenie zadłużenia. I to jest moja rekomendacja dla Grecji. W końcu nadszedł czas, żeby powiedzieć Grekom, tak, jest dla was jakaś przyszłość. Jest wyjście z tej sytuacji. Ten ciężar zadłużenia znacznie zostanie zmniejszony, tak aby ono było spłacalne. Będziemy waszym partnerem, pokażemy tą solidarność, ale zróbcie najpierw te reformy. Jeżeli przeprowadzicie reformy w sposób wyraźny i klarowny, to na koniec tego procesu dokonamy umorzenia zadłużenia. Także o to apeluję. Jeden z powodów, dla których tak bardzo niepokoi mnie ten grecki kryzys, to to, że Grecja to jest przecież maleńka gospodarka. Mówiąc szczerze, to jest 2% gospodarki Unii Europejskiej, ale pochłania 50% energii politycznej, którą mamy w Europie. Także chcę, aby Grecję w końcu odstawić na bok, aby Europa mogła się zająć sprawami, które są dużo ważniejsze. To jest pierwsze spostrzeżenie, którym się chciałem podzielić. Druga rzecz to kryzys syryjski. Syria to jest kryzys wywołany przez człowieka. Zresztą częściowo jest to również kryzys ekologiczny. Prawdopodobnie wielu z Państwa zdaje sobie sprawę z tego, że Syria posiada już od ponad dekady problemy związane z ogromną suszą. To była chyba największa susza, która rozpoczęła się w 2006 roku i najostrzej formie przebiegała do 2010 roku. To są skutki zmian klimatycznych. Właściwie cały region Morza Śródziemnego z tego powodu cierpi. I doszło do przesiedleń ludności wewnątrz kraju. Później doszło do wzrostu cen żywności. Były niepokoje. Assad zareagował ostro na demonstracje. Wtedy Stany Zjednoczone stwierdziły, Assad powinien odejść. Stany zaczęły popierać tych, którzy zaczęli się buntować. No i nagle doszło do rzezi i rozlewu krwi. A w tym roku mamy masy uchodźców. Także to jest podstawowy zarys tej tragicznej historii. Myślę, że warto tutaj wyciągnąć pewne wnioski. Takim dogłębnym wnioskiem jest to, że będzie coraz więcej problemów ekologicznych, chyba że w końcu podpiszemy tę umowę w Paryżu. Ale wniosek polityczny brzmi co inaczej i chciałbym powiedzieć o tym wyraźnie, chociaż to, co powiem, nie cieszy się specjalnie popularnością. Za każdym razem, kiedy Stany Zjednoczone mówią, ten rząd musi odejść, kończy się to ogromnym problemem.
Kiedy Stany Zjednoczone stwierdziły, Saddam musi odejść, praktycznie podłożyły ogień, który wywołał pożar w całym regionie. Kiedy Stany powiedziały, że Kaddafi musi odejść, eksplodowała Afryka Północna i do tej pory tego problemu nie jesteśmy w stanie rozwiązać. Kiedy Stany stwierdziły, Assad musi odejść, przez cały czas leje się krew. To nie jest problem drugiej strony, to jest po prostu bardzo zły nawyk, który mój kraj niestety posiada. Mianowicie nie powinniśmy ustalać, kto rządzi w innym kraju. Europa też w przeszłości zmagała się z tym problemem. I myślę, że trzeba pójść dalej. Ja tutaj oczywiście nie mam litości dla pana Assada, ale jednak taki sposób zmiany reżimu jest jeszcze gorszym rozwiązaniem. Oczywiście kryzys uchodźców można rozwiązać tylko w jednym miejscu. Nie w Brukseli, nie w Europie, nawet nie w samej Syrii, ale podczas obrad Rady Bezpieczeństwa ONZ. To jest jedyne forum, które na tym świecie posiada mandat do tego, aby rozwiązać kryzys syryjski. I wiem, że to, co powiem, nie będzie specjalnie popularnym stwierdzeniem. Jest to historia skomplikowana i to, co powiem, źle wybrzmi, ale muszę to powiedzieć. Rosja nie zawsze nie ma racji w tym, co mówi, bo Rosja nie zgodziła się na to, aby Stany chciały niejako usunąć jej sojusznika. Także powodem obecności Rosji w konflikcie syryjskim jest to, że Stany Zjednoczone chciały usunąć rząd syryjski, który akurat jest sojusznikiem Rosji. Natomiast prawda jest taka, że to nie Stany Zjednoczone powinny wyznaczać rząd syryjski. Rosja, Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Brytania i Chiny wspólnie jako pięciu kluczowych członków Rady Bezpieczeństwa powinny zorganizować siły regionu, aby zwalczać państwa islamskie, bo to jest prawdziwe zagrożenie. I musimy tutaj uzyskać ugodę polityczną w ramach Rady Bezpieczeństwa przy udziale Rosji. To nie może być jednostronne. To musi być kompromis, tak aby ten kryzys faktycznie był zduszony, aby dżihadżyści, barbarzyńcy nie mogli wywoływać kolejnych przejawów niestabilności. Jeżeli Rosja i Stany się dogadają, nastąpi pokój. Kofi Annan bardzo blisko był podpisania tej umowy, ale Stany Zjednoczone się tutaj odwróciły, powiedziały nie. Najpierw musi odejść Assad i stąd rozpętało się piekło. Także musimy osiągnąć polityczny kompromis, aby rozwiązać ten problem. Stany Zjednoczone powinny w końcu wyciągnąć wnioski z tego, co robiły przez ostatnie 50 lat, kilkadziesiąt rządów usuwały i zawsze to się zakończyło. Także Europa nie jest w stanie sama rozwiązać kryzysu syryjskiego. I to nie jest tylko kryzys uchodźców. To jest kryzys związany z wojną, a wojnę trzeba rozwiązać za pomocą środków dyplomatycznych i politycznych w ramach Rady Bezpieczeństwa ONZ. To w takim razie pójdę jeszcze dalej. Wchodzę w sam ogień. Teraz będę mówił o Ukrainie. Otóż w roku 1989 przypadł mi honor, aby pracować dla Solidarności. Dwa lata później Michał Gorbaczow poprosił mnie, abym jemu pomógł przygotować reformę w Związku Radzieckim. Później zastąpił go prezydent Jelcyn. Prezydent Jelcyn również poprosił mnie o pomoc. I pracowałem z Jegorem Gajdarem. Chciałbym szybko jedną rzecz wyjaśnić. Rosji zalecałem to samo, co zaleciłem w przypadku Polski, czyli umorzenie zadłużenia, uruchomienie funduszy IMF-u, fundusz dla stabilizacji rubla, dlatego że tak naprawdę to ja byłem autorem tego funduszu stabilizującego złotówkę. Także te wszystkie rekomendacje, które sporządziłem dla Rosji, były odrzucone przez amerykański rząd.
Dlaczego? Dlatego, że Stany Zjednoczone chciały pomóc Polsce, ale nie chcieli pomagać Rosji w tak krytycznym momencie. Rosja w dalszym ciągu była tym adwersarzem, natomiast Polska była sojusznikiem. Mogę powiedzieć, że popełniliśmy ćwierć wieku temu ogromny błąd, dlatego że nie rozwiązaliśmy we właściwy sposób sprawy Rosji. W tym krytycznym momencie, kiedy Boris Jeltsin chciał mieć normalny kraj. On tak mówił, normalny kraj, wielokrotnie to powtarzał. Chcę, żeby Rosja była normalnym krajem. A Stany Zjednoczone powiedziały, nie, jesteście antagonistą, jesteście po drugiej stronie. Nie pomożemy wam. To nie jest korzystne dla naszej polityki. Także chcę tutaj wyraźnie powiedzieć, że my w pewnym sensie popełniliśmy błędy, które pomogły w rozpętaniu tego procesu, którego owoce zbieramy dzisiaj. Osobiście również uważam, to powiem jest kontrowersyjne, ale tak to powiem, że w momencie, kiedy prezydent Bush zaproponował rozszerzenie NATO i uwzględnienie w NATO Ukrainy, to była totalna katastrofa. Każdy, kto zna historię Rosji, wie, że to jest po prostu krok zbyt daleko prowokacyjny. Po co to zrobić? Moim zdaniem powinniśmy raczej pracować nad tym, aby budować wspólny świat, a nie budować nowe mury. Sytuacja na Ukrainie jest bardzo trudna. Rosja pogwałciła wszystkie zasady prawa międzynarodowego, ale tak czy inaczej nie możemy porzucić nadziei, że uda nam się znaleźć pokojowy modus vivendi z Rosją i nie będziemy budować nowych murów, które wieszczą nieszczęście i katastrofę. Także dla mnie to jest oczywiste i jasne. I ostatni kryzys, o którym chciałbym powiedzieć, to kryzys, który porusza się wolniej. Ale dla Europy jest to coś jak najbardziej realnego, a mianowicie kryzys związany z migracją z Afryki. Sytuacja jest jasno określona. Afryka pozostaje najbiedniejszym regionem świata. Ale Afryka nie jest w tak beznadziejnej sytuacji. W ciągu ostatnich 15 lat doszło do rozwoju gospodarczego. Na dzień dzisiejszy to jest drugi najszybciej rozwijający się region świata. Wzrost gospodarczy utrzymuje się na poziomie około 5,5% rocznie. To jest wspaniała wiadomość. Ale problem polega na tym, że Afryce nikt nie przystąpił do zmierzenia się z istotnymi wyzwaniami. Jednym z nich jest demografia. W 1950 roku w Afryce Podsaharyjskiej mieliśmy 179 milionów ludzi. 179 milionów w całej subsaharyjskiej Afryce. Dziś to jest 1 miliard. Czyli od połowy ubiegłego stulecia liczba ludności zwiększyła się pięciokrotnie. A jeżeli popatrzymy na najnowsze scenariusze demograficzne ONZ, to prognozuje się, że w roku 2100, biorąc pod uwagę obecny przyrost ludności, w Afryce będzie mieć 4 miliardy ludzi. Proszę teraz zastanowić się nad kryzysem migracyjnym. To będzie absolutnie nie do opanowania ani w kontekście rozwoju Afryki, ani w kontekście Europy. Co się tutaj dzieje? Otóż wskaźniki dzietności w Afryce wyglądają w ten sposób, że średnio na jedną kobietę przypada 5 dzieci. To są największe wskaźniki dzietności na całym świecie. Czyli w ciągu krótkiego czasu liczba ludności dwukrotnie się zwiększy. I to w dwóch odsłonach. Co można z tym zrobić? Jak można zmniejszyć wskaźniki dzietności w sposób dobrowolny? Do tego potrzebna jest jedna rzecz. A mianowicie, każda dziewczynka w Afryce powinna mieć dostęp i szansę na edukację. Każda dziewczynka powinna mieć możliwość przynajmniej uczęszczenia do szkoły średniej. To będzie najlepszy sposób zgodny z prawami człowieka i najszybszy zapewnienia zmian demograficznych, tak aby liczba ludności w Afryce sięgnęła 2 miliardów, a nie 4. I to jest również bardzo istotne dla dobrostanu Europy, ale przede wszystkim jest to istotne dla dobrostanu Afryki. Także chcę powiedzieć wyraźnie, że mam nadzieję, iż Europa będzie kontynuowała tę tradycję
kierowania pomocy zagranicznej do tego regionu, który potrzebuje tego najbardziej. Wzywam Europę, aby skoncentrowała swoją pomoc rozwojową na Afryce. To jest największe wyzwanie rozwojowe dla świata. Azja już sobie poradzi, Ameryka Południowa również. Pomóżcie Afryce. Pomóżcie Afryce. Wykorzystajcie te cele rozwojowe, aby doszło do przełomu, aby zakończyć to daleko posunięte ubóstwo, aby zmniejszyć wskaźniki dzietności i ustabilizować przyrost ludności pod koniec tego stulecia. I najważniejsza rzecz, którą może tutaj zrobić Europa, to wysłanie wszystkich chłopców i dziewcząt w Afryce do szkoły. Tak, aby każdy z nich mógł uzyskać przyzwoitą edukację. To jest najbardziej transformacyjny krok w przyszłość dla dobra Afryki, ale również dla długotrwałej stabilności w Europie. Drodzy Państwo, moim zdaniem wszystkie te kryzysy to jest coś, z czym możemy się uporać. Prawdą jest, że Europa jest miejscem, które toczy się, które cieszy się dobrobytem, demokracją. Europa jest zjednoczona i posiada wartości, które w tej chwili starają się wartościami świata. Także proszę Europę, aby przyjęła tę rolę przywódcą, bo świat potrzebuje Europy. Europy, która jest pełna pewności siebie. Dziękuję. Jeffrey Sachs, thank you very much. Szanowni Państwo, w finale tej części oficjalnej dzisiejszej uroczystości mam przyjemność zaprosić na scenę współorganizatora EFNI, właściwie gospodarza tego miejsca. Bardzo serdecznie witam i zapraszam prezydenta Sopotu, pana Jacka Karnowskiego. Dobry wieczór Państwu. Ja jestem bardzo dumny, że w naszym Sopocie dyskutowaliśmy o tak ważnym problemie jak otwartość. Otwartość, która była charakterystyczna dla całego świata, kiedy to Europejczycy emigrowali za ocean na wschód, na zachód, a także kiedy teraz inni przyjeżdżają do Europy. I mam nadzieję, że to przesłanie stąd popłynie do krajów Europy Wschodniej, a szczególnie do Polski, że po 10 latach w Unii Europejskiej nie należy tylko brać, ale czasami też z siebie coś dawać. Pozwólcie Państwo, że w sposób szczególny za to, że możemy dyskutować tutaj dzisiaj w Sopocie, podziękuję Wam wszystkim, ale dostaniecie od nas, od Lewiatana, od Sopotu, od firmy Tref Puzzle, które sobie potem użycie z Sopotu. To będzie takie trudne, intelektualne zadanie. Natomiast chciałbym podziękować bardzo serdecznie panu Donaldowi Tuskowi za to, że rozpoczął takie ważne spotkania tu w Sopocie, zapraszając przywódców wielu krajów do swojego miasta. Pani Henryce Bochniarz za to, że stworzyła to Forum Nowych Idei. I panu Jerzemu Buzkowi, że ten Sopot tak rozpromował. Ale pomimo otwartości, drodzy panowie, pozwólcie, że kwiaty przekażę tylko pani Henryce Bochniarz. Dziękuję. Zapraszamy bardzo serdecznie panią Henrykę Bochniarz. Słuchajcie, miało być miło i przyjemnie. Te dwa wystąpienia, myślę, że właściwie powinna skłonić do tego, żebyśmy od rana zaczęli znowu obradować, bo tyle rzeczy do przemyślenia i przegadania. Ale bardzo dziękuję i panu prezydentowi Donaldowi Tuskowi i profesorowi Jeffreyowi Sachsowi za fantastyczną, rzeczywiście dla nas do myślenia sprawę. Ale ponieważ jesteście już wszyscy głodni, więc nie będzie więcej przemówień. Ja tylko chciałam wszystkim bardzo podziękować. Jackowi Karnowskiemu, Andrzejowi Klesykowi, Wojtkowi Szpilowi, Jackowi Kraftowi, Łukaszowi Kalinowskiemu, naszym strategicznym partnerom, niemal Luigi Lovali, również jemu. Ale słuchajcie, nie odbyłoby się to wszystko, gdyby
nie fantastyczny zespół ludzi, który pracuje przez cały rok, żebyśmy się mogli tu spotkać i myślę, tak w fantastycznej atmosferze i w świetnej organizacji mogli sobie przez te trzy dni pogadać. I chciałabym, żebyście się pokazali. Zespół EFNI. Bardzo proszę. Zbyszek Gajewski, Małgosia Mierzyńska, Dorota Zawadzka, Magda Słodownik, Adam Deniso, Jacek Warszawski, Kinga Kubiak, Ania Schmidt. Słuchajcie, miałam jeszcze jedną kartkę i została na stole, więc tylko z pamięci całemu zespołowi Lewiatana. Lech Pilawski, Kuba Wojnarowski, Joasia Zaręba, Zbyszek Maciąg, Edyta Kopeć. Gdzie jest Edyta? Słuchajcie, wszyscy, którzy naprawdę ciężko pracowali. Grupa IDFX, Agnieszka. Słuchajcie, ona to wszystko organizowała. Wiecie, że mieliśmy naprawdę niezłe wyzwanie, kiedy dwa miesiące przed tym IMF nie okazało się, że musimy ten pawilon postawić w innym miejscu niż tradycyjnie. Ale podobało wam się to miejsce? Panie prezydencie, zostajemy już tutaj. Także słuchajcie, dziękuję bardzo wszystkim. Nie jestem w stanie wszystkich nazwisk wymienić, ale naprawdę zrobiliście kawał fantastycznej roboty. I wam, fantastycznym uczestnikom, którzy przyjechali do nas z całego świata, też bardzo, bardzo dziękuję i do zobaczenia za rok. Nie wiadomo, jak będzie, ale my się spotkamy. Te słowa Henryki Bochniarz w naturalny sposób są oficjalnym zamknięciem Europejskiego Forum Nowych Idei 2015, ale ja chciałabym jeszcze prosić Państwa o sekundę uwagi i złożyć podziękowania dla patronów honorowych EFNI, to prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Parlament Europejski, dla partnerów instytucjonalnych Komisja Europejska, Agencja Rozwoju Przemysłu SA i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dziękujemy partnerom głównym BMW Group, Biznes.pl, City Handlowy, Bank Handlowy w Warszawie SA, Discovery Networks CIMIA, Forbes France 24, a właściwie France 24, Intel, Microsoft, Newsweek, Orange Polska, Parkiet, PKP SA, Silver Media. Wielkie podziękowania. To partnerzy główni, partnerzy wspierający. AMS, Bloomberg, Businessweek Polska, Gazeta Wyborcza, Havas, Liberté, McCann World Group, Warsaw Business Journal Observer, Polska Agencja Prasowa, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Puls Biznesu, Starcom Media West Group, Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych, Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Wydobywczego i Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska. To partnerzy wspierający EFNI. Dziękujemy bardzo. Partnerzy merytoryczni: Ashoka, Aspen Institute, Centrum Studiów Międzynarodowych, Demos Europa, Europejska Rada Stosunków Zagranicznych, Instytut Spraw Publicznych, Respublika, Think Tank, UN Global Compact i World Academy of Art and Science. I partner logistyczny to Port Lotniczy Gdańsk, oficjalny przewoźnik EFNI to Polskie Linie Lotnicze LOT, a także producent wykonawczy agencja IDFX. Wielkie brawa dla wszystkich, jak Państwo widzą, bardzo, bardzo dużo wspólnych interesów musiało się zejść, by tak udane było to ta piąta edycja EFNI. I na pożegnanie jeszcze mam dla Państwa komunikaty, które zapowiadają wydarzenia dnia jutrzejszego, bo dzisiaj EFNI się kończy, ale jeszcze jutro czeka na Państwa atrakcja przygotowana przez PZU. Od godziny 10 zapraszamy na skwer kuracyjny na towarzyszący EFNI pierwszy PZU Bieg Nowych Idei.
Plan imprezy wygląda następująco. O godzinie 10 biegi dziecięce. O godzinie 11 bieg główny na 5 km z udziałem aktualnego wicemistrza Europy w maratonie Jareda Szegumo. O 11.40 marsz Nordic Walking na dystansie 5 km. Jak Państwo wiedzą, bieganie wydziela endorfiny szczęścia, więc jak już Państwo dobiegną i dotrą do mety, to będą Państwo tak szczęśliwi, że na pewno wszyscy będziecie chcieli się ubezpieczyć w PZU. I na to liczy z pewnością organizator tego biegu. Natomiast po południu o godzinie 17 zapraszamy na koncert chóru Zawiszy Czarnego. Ten koncert odbędzie się na końcu molo za restauracją Meridian, wstęp wolny. Koncert potrwa około 40 minut. I jeszcze tylko jedna informacja. Podobnie jak przez całe forum, na koniec tej gali przy wyjściu będziemy Państwa prosić o ocenę naszego spotkania. Pomogą nam w tym ankieterzy Instytutu Badania Rynku i Opinii Publicznej Millward Brown Poland. Będą stali tutaj przy wyjściu, trzymając tablety. Prosimy wybrać na tablecie odpowiednią ocenę. Oczywiście sugerowana jest ta najwyższa, a całość zajmie Państwu nie więcej niż parę sekund. A teraz już zapraszamy do wymiany dalszych opinii, nowych idei. Z pewnością zainspirowani wystąpieniami naszych dzisiejszych gości będą Państwo mieli wiele, wiele jeszcze tematów do rozmów podczas kolacji, na którą teraz bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Dziękuję bardzo.